Malwina Muzyczka, piątek 16 sierpnia. Witam i zapraszam na magazyn miejski. A co dziś w programie? Chevron buduje chodnik. Osiągnięcia Jacka Flisa. Koniec wędrującej estrady. Firma Chevron, która na naszym terenie poszukuje gazu łupkowego, w Bodaczowie rozpoczęła budowę chodnika. Firma Chevron, która jak wielokrotnie informowaliśmy, poszukuje na naszym terenie gazu łupkowego, robi co może, by wkupić się w łaski tych, którzy mieszkają w pobliżu miejsc, gdzie poszukiwany jest gaz. Jednym z takich działań jest budowa chodnika w miejscowości Bodaczów. Wszędzie tam, gdzie prowadzimy nasze prace, prowadzimy również dialog ze społecznościami lokalnymi i tak jest w Księżomierzy, gdzie jest nasz odwiert, który my nazywamy K1, i tak jest również w Zawadzie, i tak jest w Chorodysku, gdzie był nasz pierwszy odwiert poszukiwawczy. Wszędzie też staramy się wspólnie z mieszkańcami dowiedzieć się tego od nich, jakie są ich potrzeby i te potrzeby realizować. I dla przykładu, w Chorodysku zbudowano przejście dla pieszych i chodnik, w Zawadzie Chevron przekazał gimnazjum pracownię komputerową i wyposażenie świetlicy, w Ministrówce wybudowano drogę. Po stronie słuszności wydobywania gazu łupkowego stanęli też politycy. Jest to szansa dla Polski. Wydobycie gazu łupkowego jest to szansa dla Polski. Parlament Europejski bardzo dużo uwagi temu tematowi poświęcił. Robiono bardzo dużo analiz i robili to ludzie nauki, ludzie, którzy pracują w tej branży wydobywczej. Jest to bezpieczne, nie zagraża to środowisku, nie zagraża to ekologii, nie zagraża to człowiekowi, nie zagraża to normalnemu funkcjonowaniu naszych gospodarstw. Dlatego też ja uważam, musimy pamiętać, że jeżeli Polska będzie wydobywać gaz łupkowy, to wtedy naruszy się interesy firmy rosyjskiej Gazprom. Gazprom tu ma wielkie interesy. Dlatego robi wszystko, by nie było w Polsce wydobycia gazu łupkowego. A ci ludzie mają prawo, już jak powiedziałem, jesteśmy krajem demokratycznym, każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie. Wszystkie te działania, a także opinie polityków sprawiają, że protesty powoli cichną. Spada zapał także u protestujących w Żurawlowie, gdzie jak dotąd protesty były najgłośniejsze. Do sprawy będziemy wracać. Jacek Flis, zawodnik Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, zajął 5. miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów. Jacek Flis, zawodnik Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej w 8. szybowcowych Mistrzostwach Świata Juniorów, które odbyły się na lotnisku Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie w dniach od 27 lipca do 11 sierpnia tego roku. Po zakończeniu przedostatniej konkurencji nasz zawodnik był trzeci. Cała polska ekipa zajęła 1. miejsce w tych mistrzostwach. W klasie standard, w której walczył nasz zawodnik, rywalizowało z sobą 34 zawodników. W całych zawodach wziął udział 84 zawodników z 23 państw. W trakcie zawodów Jacek pokonał 3,5 tysiąca kilometrów, a czasowo zajęło to 48 godzin. Startował w klasie standard i latał szybowcem Discus 2A. Zmierzył się z 36 pilotami startującymi właśnie w tej klasie. Bardzo dobry wynik, tym bardziej, że to jest najlepszy wynik wśród Polaków. Trener polskiej kadry, pan Przemysław Piekarski, jest zadowolony, ale nie ukrywa, że miał trochę większe ambicje. Uważa, że nasi zawodnicy mogli zdobyć 2 miejsca medalowe, w tym jeden złoty. Łącznie udział w mistrzostwach wzięło 84 pilotów z 23 krajów. Kiepska aura pozwoliła na rozegranie 7 z planowanych 14 konkurencji w klasach standard i klub. Jak obliczono, było to łącznie 631 lotów i 140 przelecianych kilometrów. Na osiedlu Promyk odbył się ostatni przystanek wędrującej estrady. W środę na osiedlu Promyk dzieci i dorośli bawili się podczas 4. i zarazem ostatniej odsłony wędrującej estrady w Zamościu. Przypomnijmy, że piknik organizowany był przez całe wakacje przez Zamojski Dom Kultury. Ze estrady na estradę przybywało nam uczestników i to jest niezmiernie ważne, jak i przybywało nam partnerów. Na kolejnych estradach coraz więcej stowarzyszeń się pokazywało, różnych sportowych, społecznych, i to jest bardzo ważne, ale mówię, najważniejsze to jest to, że przybywało nam uczestników, i to uczestników zróżnicowanych wiekowo, i taki był cel.
Program imprezy plenerowej był zwykle taki sam. Atrakcji nie brakowało. Każdy, kto tylko chciał, mógł wziąć udział w warsztatach muzycznych, plastycznych, teatralnych, a nawet cyrkowych. Największą atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy. Nad całością przedsięwzięcia czuwali animatorzy z Zamojskiego Domu Kultury. Mamy bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców Promyka. Przede wszystkim warsztaty cyrkowe, teatralne, muzyczne. Mamy bardzo bogatą ofertę warsztatów plastycznych. Można malować, można warsztaty cyrkowe. Tutaj jest jeszcze czerwony smok, polecamy planszówki. I ogólnie można się dobrze bawić. Jestem ze Stowarzyszenia Kulturalnego Czerwony Smok. Zajmujemy się generalnie organizacją gier planszowych dla dzieci, a o godzinie 17:30 będziemy wystawiać Aladyna dla dzieci. Wiedzać, chustać się i malować. Na wszystkich wędrujących estradach swój namiot mieli przedstawiciele Straży Miejskiej w Zamościu. Dzisiaj mamy, podobnie jak na poprzednim festynie, swoje ulotki związane z czystością, związane ze sprzątaniem po pieskach. Mamy woreczki, ale i zwracamy również uwagę na najmłodszych, których co bardzo dużo pojawia się podczas takich imprez. Krótkie konkursy, krótkie pytania dostają jakiegoś lizaka, jakiegoś cukierka. Tutaj chcę podziękować zarządom osiedli, które wspomagają nas i w tym i aktywują się, zwłaszcza w działaniach z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. W trakcie trwania pikniku radni Rady Miasta oraz przedstawiciele zarządów osiedli udzielali porad oraz odpowiadali na nurtujące pytania mieszkańcom swoich osiedli. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.